Cześć, tu Kamil. Najbliższe odcinki poświęcimy nauce mnożenia. Seria, składająca się z 4 filmów, stanowi spójną całość i jest gotowym programem wprowadzenia tej umiejętności. Nie będziemy uczyli się tabliczki mnożenia na pamięć, ale skupimy się na pokazaniu zasady, którą kierujemy się przy rozwiązywaniu tego typu działań. Pokażemy, że mnożenie jest to wielokrotne dodawanie do siebie tych samych elementów. W pierwszej części skupimy się na liczeniu miarowym. Pokażę Wam, jak to zrobić na 10 prostych sposobów, a Wy wybierzecie te, które Wam najbardziej odpowiadają. Zaczniemy od liczenia co dwa. Siadamy naprzeciwko dziecka i rodzic zaczyna liczenie. Po cichu mówi 1, dziecko głośno 2, rodzic po cichu 3, dziecko głośno 4. Jeśli nie sprawia to trudności, możemy od razu policzyć co 2. 2, 4, 6, 8 i tak dalej. Do kolejnego sposobu przygotujmy sobie wieże składające się z 3 klocków. Będziemy z nich budować wysoką konstrukcję. Możemy od razu liczyć trójkami. 3, 6, 9 lub jeśli sprawia to problem, będziemy doliczać. Mamy 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Do liczenia czwórkami użyjemy kostek z kropkami. Możemy ponownie zacząć. 4, 8, 12 lub jeśli sprawia to problem, możemy doliczać. Mamy 12, 13, 14, 15, 16. Kolejna kostka, mamy 16, 17, 18, 19, 20. Liczenie co 5 jest dosyć intuicyjne, dlatego spróbujemy od razu przybijania piątek i jednoczesnego liczenia. 5, 10, 15, 20. Do liczenia co 6 wykorzystam tablicę z wypisanymi liczbami do 50. Będziemy szukali kolejnych wielokrotności szóstki. Zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podkreślamy naszą liczbę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolejna liczba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Możemy również od razu dodawać kolejne szóstki. 18 dodać 6 to 24. 24 dodać 6 to 30. Wypiszmy sobie teraz nasze liczby pod spodem. 6, 12, 18, 24. I 30. Czas na siódemkę. Będziemy kolorowymi klockami zasłaniali kolejne wielokrotności siódemki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Możemy również dodawać. 14 dodać 7 to 21. 21 dodać 7 to 28. Kolejne liczby. 35. 42 i 49. Spróbujmy teraz odgadnąć, jakie liczby zostały zakryte. 7, 14, 21, 28, 35, 42 i 49. Do liczenia co 8 przygotujmy sobie klocki z wypisanymi wielokrotnościami ósemki. Zadaniem dziecka będzie ułożenie z nich wieży w odpowiedniej kolejności. 8, 16, 24, 32 i tak kontynuujemy aż do 80. Do liczenia równomiarą co 9 użyjemy naszych dłoni. Będziemy doliczać kolejne dziewiątki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Możemy również spróbować zrobić to w pamięci. 18, 27, 36 i tak dalej. Licząc co 10, spróbujmy z dzieckiem doliczyć jak najdalej nam się uda. 10, 20, 30, 40. Dziękuję za udział w lekcji. Wybierzcie swój ulubiony sposób na naukę miarowego liczenia. Pamiętajcie, że nawet dziecko, które posiadło już umiejętność mnożenia, może wracać do tych ćwiczeń. Zapraszam do kolejnych części i do subskrybowania naszego kanału. Ucz się z domu. Do zobaczenia!